nowej edycji Ślubu od pierwszego wejrzenia udział bierze między innymi 32-letnia Joanna. Na nagraniach kobiecie towarzyszyła babcia. Jej zachowanie stało się szeroko komentowane w internecie. Widzowie byli podzieleni, Ślub od pierwszego wejrzenia, nowe odcinki, nowa edycja Ślubu od pierwszego, właśnie wystartowała. Widzowie poznali już 3 uczestniczki, które zostaną wydane za mąż. W 10 sezonie zobaczymy. Trzydziestodwuletnią Joannę, która pracuje w branży gastronomicznej. Niedawno sprzedała mieszkanie w Trójmieście i przeniosła się na wieś, gdzie postawiła mały domek. Dwudziestodziewięcioletnią Agnieszkę z Podlasia, prowadzącą własne biuro rachunkowe, 38-letnią Agatę, mieszkającą w rodzinnym Krakowie. Wróciła do niego po latach spędzonych w Australii. W pierwszym odcinku widzowie mogli zobaczyć, jak uczestniczki ogłaszają rodzinom wieści o planowanym zamążpójściu, wybierają sukienki i udają się do miejsca, w którym staną na ślubnym kobiercu. Produkcja nie przybliżyła jeszcze szerzej sylwetek uczestników, którzy poślubią wybrane kobiety, jednak w zwiastunie kolejnej odsłony można było zobaczyć już ich zdjęcia profilowe i poznać imiona. Są to Damian, Kamil i Piotr. Babcia ze Ślubu od pierwszego wejrzenia 10 wywołała zamieszanie. Wiele dyskusji w internecie wywołała babcia Asi, która także pojawiła się w programie. Zachowanie kobiety zostało w różny sposób ocenione przez internautów. Chodziło tutaj na przykład o karcenie Joanny za rzucie gumy w samochodzie czy rozmowy przed kamerą o jej życiu intymnym. W oficjalnych mediach społecznościowych show internauci podzielili się swoimi przemyśleniami. Jednym babcia przypadła do gustu, przebija wszystkie kandydatki, babcia najlepsza, babcia kradnie show. Inni jednak mieli wątpliwości co do niej zachowania, przez takie babciowe ustawianie komuś życia ta fajna dziewczyna do dzisiaj jest samotna. Babcia powinna kontrolować życie psa, kota, a nie wnuczki, a ja współczuję babci i kompletnie nie rozumiem tak pozytywnego jej odbioru,